Wycinarki laserowe do metalu są obecnie jednymi z najczęściej stosowanych urządzeń do obróbki termicznej blachy. Znajdują swoje zastosowanie w większości gałęzi przemysłu, m.in. w branży rolniczej, branży budowlanej, przemyśle samochodowym oraz kolejnictwie. Pomimo, że wycinarki laserowe dostępne są na rynku już od dłuższego czasu, wybór optymalnego rozwiązania wciąż nie jest prostym zadaniem. Dlatego też przed wyborem optymalnej maszyny musimy zastanowić się, jaka maszyna zaspokoi potrzeby produkcyjne firmy. Podstawową różnicą w oferowanych na rynku maszynach jest źródło laserowe. Użytkownicy w zależności od swoich wymagań mają dostępne maszyny z źródłem CO2, rezonatorem światłowodowym typu Fiber oraz najnowsze maszyny DDL. Każde z wymienionych rozwiązań posiada swoje wady i zalety w zależności od stawianych im oczekiwań. Proces cięcia w większości metali zachodzi szybciej na laserach typu DDL oraz Fiber. Zdarzają się jednak aplikacje, w których aby uzyskać optymalną jakość cięcia, należy zastosować laser typu CO2. Faktem jest, iż w branży przemysłowej technologia DDL oraz Fiber w szybkim tempie wypiera technologię CO2. Głównymi argumentami są znacznie wyższa prędkość cięcia blach, wyższa sprawność energetyczna oraz niższe koszty użytkowania. Zdecydowana większość klientów decydująca się na zakup wycinarki laserowej będzie wykorzystywać ją do cięcia cienkich blach. Najczęściej tego typu maszyny stosowane są do cięcia blach do 30 mm. Powyżej tej grubości bardziej ekonomiczne mogą okazać się wycinarki plazmowe oraz wycinarki wodne. Jednym z kluczowych parametrów warunkujących zdolność obróbczą maszyny jest wielkość jej stołu. Podstawowym i najbardziej popularnym rozmiarem stołów są stoły o wymiarach 1,5x3 oraz 4x2 m. Aby w pełni wykorzystać potencjał techniczny maszyny, klienci decydujący się na jej zakup powinni zwrócić uwagę na rozwiązania oferowane przez producentów. Czołowi producenci w swych maszynach oferują rozwiązania, które w znacznym stopniu zwiększają efektywność pracy oraz ułatwiają jej obsługę. Szczególnie ważnym narzędziem wpływającym na stabilność procesu cięcia jest system automatycznej wymiany dysz wraz z ich magazynem. Dzięki temu rozwiązaniu maszyna automatycznie wymienia dysze i kalibruje się w zależności od obrabianego materiału. Bardzo docenianym rozwiązaniem jest również hydrauliczny podnośnik arkusza blachy. Umożliwia on bazowanie materiału nad stołem bez ryzyka jego zarysowania. Jest to szczególnie ważne rozwiązanie w przypadku obróbki materiałów narażonych na uszkodzenia, takich jak stal nierdzewna, stal ocynkowana oraz aluminium. Pomimo, że nowoczesne maszyny nie wymagają częstej konserwacji, należy pamiętać, że pełnią one kluczową rolę w procesie produkcyjnym. Każdy nieplanowany przestój generuje straty, dlatego podczas wyboru dostawcy maszyny należy nie kierować się tylko najniższą ceną, ale wziąć również pod uwagę jakość maszyny, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny, a także dobrą markę.